Pochwaliłem się na pewno harcerstwem i działaniem w wolontariacie jako na rzecz szkoły i tutaj całego miasta. To jest właśnie organizowanie tych wigilii dla samotnych, to kwestowanie właśnie na rzecz tutaj Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy i Działu Nowego Tysiąclecia. Obsługa techniczna różnych ze szkoły, ponieważ jestem w samorządzie uczniowskim w sekcji technicznej, to obsługiwanie różnych uroczystości na cmentarzu miejskim czy w Miejskim Domu Kultury oraz różnych akademii, dyskotek, rozpoczęć i zakończeń roku szkolnego w szkole. Jako zastępowy organizuję zbiórki w terenie, co tydzień przygotowuję kartę zbiórki, różne zadania, gry, zabawy, sami sobie gotujemy obiad, podwieczorek i no tak w sumie wygląda cała działalność. Uczniowie w tym wieku nie doceniają tego, bo to wiadomo, jakie są teraz czasy, wyjście z domu tutaj, jakieś piwko, papierosek, to myślę, że oni nie doceniają, nie widzą tego po prostu, co ja robię, ale myślę, że jakaś osoba, jeżeli się zainteresuje, to już na pewno jest jakiś tam szacunek. Indywidualnie tak stałej osoby nie mam, ale na pewno jak kolega poprosi, czy koleżanka jakoś pomóc w nauce, czy w czymś, to staram się odmawiać, zawsze jestem na posterunku.